Kilka tygodni minęło już od twojej porażki z Denisem Lebiediewem. Czy miałeś okazję przedyskutować swoją sportową przyszłość ze swoimi promotorami? To jest pytanie, nad którym zastanawia się teraz wielu kibiców. Nie miałem. Nie miałem okazji. Ostatnio byłem w Warszawie, spotkałem się na sali z trenerem, porozmawialiśmy. Jakby to było dla mnie istotniejsze, żeby tej strony sportowej rozważyć tą walkę. No mam nadzieję, że zaraz będę miał możliwość porozmawiania z promotorami. Jesteśmy tutaj na konferencji prasowej przed walką w Krakowie, także jestem otwarty na rozmowy. Kiedy ja miałem okazję rozmawiać z Fiodorem Łapinem, to on powiedział w sumie dla mnie trochę rzecz zaskakującą, że jeśli chcesz osiągać sukcesy w sporcie, to musisz się skupić na sporcie. A do tej pory generalnie sądziłem, że tak jest. A tu się okazuje, że są jakieś rzeczy, które gdzieś tam próbujesz na tak zwanym boku też ciągnąć do przodu. To znaczy, można myśli fundację moją Kuźnia-Kołodzieja i klub, który w Klinicy otworzyłem? Ja do końca nie wiem, co trener miał na myśli, ale myślę, że ty wiesz. No jeszcze nie wiem do końca, co miał na myśli. No, zajmuję się kilkoma sprawami jakby, ale podczas przygotowań do walki starałem się trzymać te wszystkie sprawy na boku. Tak, to prawda, że ubolewam na tym bardzo, że nie mam jej w Krynicy tak długo i tak często, jakbym sobie tego życzył. Otworzyłem klub bokserski, który wyobrażam sobie, że będzie kiedyś jeden z najlepszych klubów w Polsce. Na chwilę obecną czynię wszelkie starania, żeby zainteresować młodzież krynicką do uczęszczania na zajęcia, bo jest to naprawdę bardzo dobra forma spędzania wolnego czasu, zwłaszcza dla krynickiej młodzieży. I mam spore zainteresowanie. Przychodzi sporo dzieciaków, sporo młodzieży i chcę to po prostu podtrzymywać. Pomaga mi bardzo Radosław Pietrzkiewicz, bardzo go serdecznie pozdrawiam. Bardzo dobry trener z Nowego Sącza. Ale kiedyś będzie tak, że skończę karierę i będę na miejscu i będę wtedy angażował się w 100% w rozwój mojego klubu i to będzie zupełnie inaczej wtedy wyglądało. A co trener miał na myśli, to chyba trzeba jego zapytać, bo to też do końca nie wiem. Jak często wracasz myślami do walki z Lebiediewem? Praktycznie cały czas o tym myślę. Jestem człowiekiem po prostu bardzo ambitnym i takie porażki mnie bardzo bolą. Nie potrafię przegrywać. I jechałem tam z myślą, że wygram tą walkę. Bardzo zaskoczył mnie ten cios w drugiej rundzie, którego kompletnie nie widziałem, nie spodziewałem się, nie czułem go. Ale tłumaczę sobie to w ten sposób, że uprawiam boks zawodowy, w sport, w którym takie sytuacje mają miejsce. Traktuję to jako po prostu wypadek przy pracy i chcę wrócić do walki. Przede wszystkim samemu sobie udowodnić, że to był wypadek przy pracy. Szczerze powiem, że ja teraz sobie nie wyobrażam, żeby ta twoja kariera w kolejnych miesiącach była prowadzona podobnie jak wcześniej, czyli walki w Polsce, gdzieś tam powoli budowanie pozycji w rankingach i czekanie na mistrzowską szansę. Myślę, że teraz trzeba będzie ponownie podjąć jakiś wyjazd, zaryzykować. Wiem, że na pewno Aleksander Usyk czy Dmitrij Kudryaszow bardzo chętnie z tobą by walkę wzięli u nich na ich terenie, czyli na Ukrainie i w Rosji. Pewnie nie za tak dobre pieniądze, bo już masz tą jedną porażkę, ale pewnie też za dobre. Czy ty jesteś gotowy, aby bez kolejnych walk na przetarcie teraz podjąć jakieś kolejne wyzwanie, gdzieś pojechać na wyjazd? Tak, jestem gotowy na to i myślę, że chętnie nawet po takiej walce mojej w Moskwie będzie więcej. W sytuacji, kiedy przegrywam, mam bardzo dobry rekord, jestem łakomym kąskiem dla wielu zawodników, dlatego wiem, że takie propozycje się pewnie pojawią i chętnie z nich skorzystam. I tak, nie mam zamiaru boksować na walkę na przetarcie, nie mam zamiaru boksować 8-10 w Polsce, chcę wyzwań i nie chcę długo boksować. Przede wszystkim przed chwilką tutaj udzielałem wywiadu chyba do Gazety Wyborczej. Pytał pan dziennikarz, czy jest teraz trend taki. Ja dobrze się prowadzę, jestem osobą, która dba o zdrowy tryb życia. I czy będę długo boksował po 40 jeszcze? No, odpowiedziałem i powtórzę jeszcze raz, że no nie mam zamiaru do 40 nawet boksować. Także daję sobie 2, maksymalnie 3 lata i chcę wrócić do domu, zająć się innymi sprawami. Ty, jak sam mówisz, komentarzy nie czytasz, nie wiem, czy czytasz gazety, ale wiele tak naprawdę analiz twojej walki z Lebiediewem opierało się o to, że przeskok w poziomach rywali, z którymi mierzyłeś się wcześniej i poziomu Lebiediewa był po prostu dla ciebie jakby zbyt dużym szokiem i na tę walkę nie byłeś gotowy. Ty oczywiście wierzyłeś przed walką w co innego, no ale jakby rzeczywistość trochę ciebie zaskoczyła i teraz zastanawiam się, czy ty tak naprawdę ten poziom mistrzowski poczułeś, bo to były 4-5 minut
tak naprawdę zanim wszedłeś w walkę, to ona już się skończyła. No tak, dlatego mówię, tym bardziej tę walkę w taki sposób jeszcze przeżywam, bo gdybym skończył tak walkę jak Krzysztof Włodarczyk, nawet przegrywając, ale po 12 rundach, no miałbym co analizować, a w tym momencie po tym ciosie, którego, powtarzam kolejny raz, po prostu nie widziałem, no tak naprawdę ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, jak na tym najwyższym poziomie ja się odnajduję. I chcę tam wrócić i się przekonać. To znaczy, że nie jesteśmy ani trochę mądrzejsi po tej walce? Gdzie jest granica twoich możliwości? No, jak pokazała sama walka, pewnie nie. Za wiele mądrzejszy ja sam nie jestem. Ale mówię, no chcę wrócić nie tylko po to, że mam wspaniałych kibiców, mam może innych kibiców niż chłopaki, ale otaczam się takimi, staram się otaczać poważnymi ludźmi. Tymi wpisami w internecie, internetów kompletnie się nie przejmuję. Tak jak wspomniałeś, ja telewizji w ogóle nie oglądam. Nie oglądam w internecie, na tych portalach komentarzy nigdy nie czytam. Z telewizji to jedynie Polsat Sport i oglądam walki bokserskie, bo to jest moja praca, ale chcę wrócić tylko i wyłącznie dlatego, żeby samemu sobie udowodnić coś. Nie dla kibiców, nie dla nikogo innego, tylko i wyłącznie dla samego siebie. Przed tą walką, zanim jeszcze ona została zakontraktowana z Denisem Lebiediewem, powiedziałeś o swoich promotorach, że twoim zdaniem nie najlepiej reprezentują twoje interesy. Zdradzisz, na ile jeszcze wiąże was kontrakt? Tak, jest jeszcze kilka miesięcy, mamy umowę i kontrakt będzie wygaśnie. Rozważasz taką opcję, że do końca tego kontraktu nie zawalczysz, a potem jakby na własną rękę będziesz szukał jakichś walk? Nie myślałem o takim rozwiązaniu. Jeżeli chciałbym odejść z grupy, w której jestem od prawie 10 lat, to po prostu bym wypowiedział umowę i działałbym na własną rękę lub z kimś innym. Natomiast w taki sposób, żeby przeczekać, ja nie lubię czekać w ogóle. Taki mam charakter, że po prostu nie lubię ani czekać w kolejkach, ani na takie sytuacje. To jeszcze na koniec zapytam, jak ta ręka, która była rozbita już przed walką, przystępowałeś nie w pełni sprawną, na pewno prawą dłonią do pojedynku z Denisem Lebiediewem. Czy ona jest rehabilitowana, co się z nią dzieje? Tak, stosuję zabiegi jenoforezy, między innymi laser, masaż dłoni. Mam pęknięcie cząstek, kostek, śródręcza. Taka kontuzja, która praktycznie w ogóle nie przeszkadza mi w codziennym życiu, ale jeżeli zacisnę pięść i uderzam w twardą powierzchnię, to ból jest tak silny, że po prostu ręka jest sparaliżowana i opada bezwładnie. Także taka bardzo nieprzyjemna kontuzja, jeśli chodzi o boks. Dlatego chcę do końca zająć się tą ręką teraz porządnie, wyleczyć tą kontuzję i wrócić już zdrowym na salę treningową. Wczoraj na przykład miałem sparring na lewą rękę, brakuje mi bardzo boksu i przyjechał akurat kolega ze Słowacji, z miejscowości Wranów, bo podpisałem taką międzypaństwową umowę, aby pozyskiwać fundusze unijne na mój klub i akurat potrenowaliśmy troszeczkę, także już na sali byłem, bardzo się cieszę, bo brakuje mi tego i będę to kontynuował. Ale lekarze określają jakieś ramy czasowe, kiedy ta prawa ręka nie będzie opadać po tym, jak nią uderzysz? Ja myślę, że jakieś 2 tygodnie zacznę już lekko uderzać, także myślę, że do miesiąca będzie wszystko już, będę zdrowy.